Krychowiak, czy na bramkę Brazylii? Z rzutu wolnego. Kiera. Poliad! Hello, my friend. Hi, sir. You are very famous. Yes. In the Polish. I like this. Yeah. Can you show me maybe your video? Yeah. Yeah. When you play. Yeah, these photos and videos. Yeah. Because you are a kind of inspiration. Yeah. For for our team. I am also Sri Lankan's player, and my team is in Sober Sports Club. Okay. This is me. This Fantastic. Thank you, my friend. Thank you. Thank you so much. See you, bye. Okay, see you. Thank bye, you bye. Again. See you. Kiwi, bo cały czas mnie pytają ludzie, czemu ciebie w ogóle nie ma na vlogach. Teraz jesteśmy po konfie, więc jest może dobry moment, żeby dwa zdania zamienić. Ty jesteś chyba taką osobą, która woli przemawiać na boisku niż przed kamerą, co? No, można tak powiedzieć. No, nie pcham się do kamer. No. Jakoś nie, że nie lubię, ale jeżeli to czujesz, że to nie jest potrzebne, to staram się unikać. Okej, ale teraz jesteśmy w takim momencie, że jesteś na mundialu, że jesteś w tej reprezentacji jako zawodnik pierwszego składu. Tak ogólnie cię zapytam, jak ty się w ogóle tutaj czujesz jakby w takim środowisku, ale też na takim turnieju, no bo parę miesięcy temu grałeś w reprezentacji U21, teraz razem z Kamilem Glikiem stanowisz w sumie o sile defensywy. Oczywiście nie mówiąc o Szczenie. Na pewno czuję się tutaj dobrze, no cieszę się, że sytuacja się tak potoczyła, jeżeli chodzi o mnie, że mam szansę, że dostaję te kolejne minuty. W pierwszej reprezentacji zdobywam przy Kamilu kolejne doświadczenia, więc to na pewno tylko coś pozytywnego, więc staram się z tego korzystać jak najbardziej. W ogóle co, bardzo szybko to wszystko poszło, nie? Bo jak my graliśmy ze Szwecją mecz barażowy o mistrzostwa, to ty byłeś U21, nie? Tak, tak, tak. To pamiętam, że graliśmy tego samego dnia. W Zabrzu w ogóle chyba, nie? My graliśmy z Węgrami. I po powrocie już do domu obejrzałem mecz pierwszej reprezentacji i wtedy się mogłem cieszyć. Wiesz, też pewnie fajnie na ciebie działa osoba Roberta Lewandowskiego i to, że on cię troszkę chyba taką opieką otoczył, nie? Bo to widać, jak wy często rozmawiacie. Mamy dobry kontakt, więc staramy się rozmawiać jak o meczu, tak i o życiu, więc są fajne relacje w kadrze i z tego można się tylko cieszyć, że tak jest. Bo Lewy tam ci udziela też często wskazówek, nie? Jeśli chodzi o wyprowadzenie, jeśli chodzi o to, jak na boisku funkcjonować. Tak. Tylko mogę posłuchać i zwracać na to uwagę i cieszę się, że dostaję takie wskazówki od takiego zawodnika, więc na pewno biorę to do siebie i staram się z tego korzystać. Z Thiago Mottą w Specji ta praca to też na pewno było coś, co cię sporo nauczyło, zwłaszcza, że ty grałeś w sumie na tej pozycji, na której on grał jako piłkarz, nie? Tak, to dostawałem, no. Jeżeli chodzi o... Dla mnie to była nowa pozycja, dostawałem dużo wskazówek nie tylko od trenera, ale też od zawodników. Starali się mi po prostu pomagać i na pewno brałem wszystko do siebie, bo wiedziałem, że to nie jest moja pozycja, że to jest dużo inna gra niż cały czas praktycznie przodem, jak na stoperze się gra przodem do rywala, no a tu jednak tymi plecami też było trzeba popracować. Z obrotem, z owracaniem się, czy dużo było tych elementów takich, że było to coś nowego. No inne zachowania, nie? Takie nienaturalne troszkę. Tak. Bo i na Słowacji, i wcześniej jeszcze w Polsce, i w Belgii grałeś tylko jako stoper, tak? Wcześniej? No tak, zdarzało się, że jakieś tam mecze rozgrywałem na lewej obronie, ale no, nigdy na szóstce. Był Messi, teraz Mbappé. Mbappé. Trzeba się będzie tam mocno skupić. To na pewno. Pościgać się troszkę. No to mamy taką ekipę. Jak poszło, to nie zmieniamy, nie? Co? Jak poszło, to nie zmieniamy, tak. Bardzo, tak. Z Norwegią też. To był jeden z pierwszych moich meczów. To było 2:11:20. Faro. 20:20, tak? Tak. Kiedy ostatnio? Jeszcze wiesz, kto grał? Z Francją? John Arne Riise. Sprawdzamy. Kiedy mógł być z Francją mecz? Sprawdzamy. Ja ostatnio zdanie próbuję wymyślać coś. Przez ostatnie 10 lat na pewno nie. Nie. No nie było. Nie graliśmy. A z Brazylią? Z Brazylią też dawno. Ja grałem. A dopiero w finale nimi zagrałem. I strzeliłeś nawet. Strzeliłem z wolnego bramki. Nie byle jaką. A w sensie było... Krychowiak, czy na bramkę Brazylii? Z rzutu wolnego. Jak ktoś ci to powie, nie wierzy. Z 30 metra. No, nie przesadzajmy. 24. A masz gdzieś to na kamerze?
Jakiej kamerze? Coś tam jakaś transmisja była z tego. Kicho, jak Brazylia wystarczy. Milion wyświetleń, to robi, o co ty pytasz? Byłeś na świecie wtedy już przecież. Ja nie mam internetu. 7 lat miałeś, tak? Kiedy? W którym roku? 2009 to był, nie? I odpadliśmy z Argentyną. Ale prowadziliście, nie? Też. Tak. 1-0. A w którym roku? 2009. No to 7 lat. Tak. No tam Di Maria grał wtedy, nie? Banega. Aguero. Aguero, no. Też była mocna ekipka. Ja. Musisz wiedzieć, że kiedyś młody, to miał 22 lata, 23. Teraz młody zawodnik. Kiedyś było 23, tak? Nie no, w sensie, jak miałeś 22, to był młody, perspektywiczny talent, a teraz to już jest 18. Masz, bo dobra nowa. Tak. Próbuję to 1000 razy, nie wiem. To nie było. A zobacz, że to jest kamera z tyłu, tak? I jak teraz dodasz to u siebie, to wiesz co wyjdzie. Jaki bramkarz? Miałeś jeden? Do dwóch czy trzech właśnie? Dwóch. Już dwa? Again? Again? Ty jesteś again. Again. Daj mu. Słuchajcie, panowie, co dzisiaj robimy? Rozgrzeweczka, troszkę rolowania, pójdziemy na siatko nogę, po siatko nodze, podzielimy się na trzy zespoły. Będzie czterech rzucających, po dwóch z prawej, po dwóch z lewej w zespołach. I będzie trzy zespoły atakujące. Ustawimy defensywkę tak jak bronią Francuzi i będziemy na zmianę. Raz jedni atakują, drudzy bronią i tak będzie przychodzić jedna strona na drugą. I na koniec sobie chwilkę pogramy. Ja wczoraj Japonia. Nie wiesz tego. Maybe the same, no? Żurek, chodź, raz, dwa. A przejeżdż, mu. Chodź, chodź. Niestety. Co? Jestem. Ale ja wam daję ciasteczkę. Brawo, Janka. Ale ciasteczka. Jakie podanie, taka bramka. Dobrze jest, wystawianko. Masz? Mamy coś dobrego? Tak. To dobre? Tak. A ja ostatnio? No. Dałeś mi taką pianę samą. Proszę. Trzeba wymieszać. No mieszać. A chcesz soczek? Masz zdrowy, patrz. Nie musisz dzisiaj już warzyw jeść. I've heard you received some nice gift after last game. And I did, yeah. What's the story? So I spoke to Emi Martinez before. Yeah. And I said to him to get me a Messi shirt. And then at the end of the game, he come up to me in the tunnel and just said, Matty, I have a present. I said, oh, what is it? And then he come out, he said, wait there. Give me a bag of the Messi shirt. So you have to show good teammate. After, yeah, I will. Way. I will. Yeah. You good. Have in your room? Yeah, yeah, in my room. Yeah. Okay. Yeah. Good teammate, though. You are collecting? No. I have a few. Yeah, yeah. I have a few in the when I play in the. You have games at one home. One which are you proud of? Before Messi's. Memphis Depay. I have. Oh. Yeah, okay. Nice one. But from our game in Rotterdam, or? Yeah, yeah, that okay. One. Yeah, yeah. Who else do I have? I have a few. I have Pogba. Hmm. Yeah, good one. Man United, Pogba, nice. Declan Rice. Have a few good okay. Ones. Yeah, okay. Have to show you. Shall we? Yeah, yeah. Sprawdziłem maraton ostatnio z Francją. Czerwiec 2011. Kojarzysz? Chyba rok przed twoim debiutem jeszcze. No, dlatego nie kojarzę. Widzisz? Przed Euro. A gdzie? Na Legii. To w ogóle było śmiesznie, bo był kilka dni wcześniej mecz z Argentyną i potem Francja, nie? Tak samo jak teraz, okay. tylko wtedy było z Argentyną do przodu, a z Francją do tyłu. Więc teraz musieli się odwrócić, tak? Trzeba wrócić. Trzeba wrócić, dokładnie. Będzie duża szansa do tego. Show us your new shirt. New shirt in your collection. New collection. Yeah, looks great. Good, huh? I'm thinking about wearing it every day. Look. Nice. Feels great. It does, yeah. Now I'm going to put it, I have a collection at home on my, have like a games room with snooker table and I put them all around the table. So I have like,
I'll have Messi there, Depay, Pogba, so it'll be good. Na razie go nie ma. Na Jacka czekasz? Proszę, do pokoju go się wchodzi. Tak. DOKTOR! Gdzie to będzie, nie było? Ja akurat byłem tam, komuś leki dać. Widzę zasypany, zadyszany. Komu leki dajesz? Dziennikarzem.